Kamil Leniszewski, 36 lat. Nie kryje, że nadchodzące święta będą dla niego bardzo trudne. 36-letni pielęgniarz i aktor wygrał drugą edycję programu Big Brother. Wielki finał odbył się w niedzielę 15 grudnia. O tym, kto zwycięży, decydowali widzowie, którzy od 8 grudnia mogli głosować przez internet i za pośrednictwem SMS-ów. W luksusowej willi Kamil spędził 93 dni. Miał otrzymać 100 tysięcy złotych oraz samochód Fiat 500. Niestety, na razie jest bez grosza, w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jestem bardzo zaskoczony, bo za chwilę są święta, a ja zostałem bez grosza, żali się w rozmowie z party.pl. Podkreśla, że telewizja imitując Big Brothera, zarobiła krocie, on otrzymał jedynie skromną darzę, czym jest nieco rozczarowany. Nie zostałem opłacony za pobyt w domu Wielkiego Brata i za moją grę aktorską tam na miejscu. Nagroda wpłynie za kilka miesięcy. Jest to mała kwota. W Rosji czy Anglii wygrana wynosi 1 000 000 funtów albo dolarów. Dom Wielkiego Brata w tym roku zarobił chyba 78 milionów złotych, a ja dostałem wygraną 100 tysięcy złotych, powiedział. Część wygranej Kamil chce przeznaczyć na cele charytatywne oraz rozkręcenie własnego kanału na YouTube. Chciałbym wesprzeć polskie wilki, które dbają o Polonię w Wielkiej Brytanii. Organizujemy książki polskie do edukacji i do czytania, żeby były w bibliotekach brytyjskich. Wspieramy także domy dziecka w Polsce. Część pieniędzy przeznaczę także na mój kanał YouTube o polskich ważnych bohaterach narodowych i artystkach, którzy mieszkali w różnych częściach świata, zdradził. Czeka jednak, aż pieniądze pojawią się na jego koncie. Na razie musi przetrwać święta.